Cześć, witam wszystkich, oto w nowej serii na moim kanale z modyfikacji do Gothica. Kryjówka Korsarzy. Oh, jak ja długo po prostu czekałem na tę modyfikację. Nie zdajecie sobie sprawy, prolog Odyssey, tak na dobrą sprawę. No, trochę czasu właśnie czekaliśmy na tę modyfikację. Mam nadzieję, że będzie warto. Z tego co słyszałem od testerów, wszyscy zachwalali właśnie tę modyfikację. Zobaczymy jak to będzie. Pamiętajcie, że ja to nagrywam w piątek i nagrywam odcinki troszeczkę na zapas, na weekend. I także szykują się wielkie, bardzo wielkie zmiany na moim kanale. Ale to opowiem w osobnym filmie w następnym tygodniu. Naprawdę będziecie troszeczkę zszokowani, ale zobaczycie, sami zobaczycie. I cóż, nagrywam w piątek, jest 8 rano. Nagram tak ze 7 odcinków niestety, bo muszę mieć na sam okres premiery, czyli na w sobotę o godzinie 19. A może pokuszę się, że o 19 i o 20 dam 2 odcinki. W niedzielę tak z 2-3 odcinki, może nawet 4 dam. I na poniedziałek, bo nie wiem, czy będę miał możliwość w poniedziałek coś nagrać. Kolejne 2 odcinki. No cóż, przynajmniej... Nic, przynajmniej coś będzie się działo na moim kanale, ale dobra, bez zbytniego pitolenia, zaczynamy grę. Tamora, Stützpunkt der verdammten Paladine König Robert des Zweiten. Znowu mi się Gothic zawiesił. Die letzten drei Gefangenen dieser Burg, bereit für den Abtransport in die Minenkolonie von Corines. Doch wir wussten bei weitem Besseres mit unserem Leben anzufangen, als für den König zu schuften. Wir wussten, wir hatten unsere letzte Nacht vor uns. In dieser Nacht entschlossen wir uns zu fliehen. No i teraz nie wiem, czy dalej film leci, czy po prostu się wczytało, czy co, bo ten soundtrack... No to był film. Myślałem, że mi się Gothic zwiesił. Bardzo, bardzo przepraszam. Czyli wybór trudności trudny. Okej. No to bardzo, bardzo was przepraszam, że wyłączyłem ten filmik. Dobra, huk. A co tutaj chodzi? Na Huk, gut geschlafen? Hallo, wach werden. Ach, halt doch endlich die Schnauze, Jones. War gerade so schön am Pennen. Wie? Immer noch müde? Ja, Mann. Bin ja erst kurz vor Sonnenaufgang eingeschlafen. Hast also die ganze Nacht kein Auge zugetan? Du sagst es. Seitdem man uns diese Hütte gegeben hat, habe ich überhaupt nicht mehr richtig schlafen können. Ach, wieso denn das? Jetzt grins nicht so blöd. Du weißt es ganz genau. Diese verdammten Alligatoren machen mir eine Scheißangst. Wie nun, wenn nachts eins von den Viechern in die Hütte kommt. Brr. Allein der Gedanke daran lässt mich schon schaudern. Übertreibst du jetzt nicht? Immerhin haben wir eine Tür, die wir zuschließen können. Ach, und du meinst, dass diese dünne Tür einen hungrigen Alligator abhalten wird? Ja, meine ich. Ich nicht. Warum wohl denkst du, hat uns Mendoza diese Hütte zugeteilt, hä? Damit uns bequem los wird. Darum. Das hätte auch einfach haben können, indem uns direkt an die Viecher verfüttert. Naja, stimmt schon. Ach, vergesst, was ich eben gesagt habe. Bin heute nun mal gereizt. Naja, kein Wunder. Okay, co pewnie się rzuci? Wieso? Dann isst doch eine Kokosnuss. Bah. Jeden Tag dasselbe. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Gutes Essen kostet aber eine Menge Geld. Und Haifisch Joe lässt nicht anschreiben. Ich weiß. Trotzdem, kauf bitte bei ihm, für uns alle jetzt nur ein Stück Käse, ein Stück Brot und eine Flasche richtiges Wasser. Ist bei dir der Wohlstand abgebrochen? Woher soll ich so viel Kohle nehmen, um das Zeug zu bezahlen? Nun, Ned und ich haben unsere letzten Goldstücke zusammengekratzt. Hier, 30 Goldstücke. 30 Goldstücke? Das wird aber nicht lang. Das wird gerade mal für ein Stück Käse reichen, aber nicht für drei. Dann sammle doch ein paar Kokosnüsse oder sonst irgendwas und verkaufe Joe das Zeug. Wir müssen endlich was Anständiges zu essen bekommen, sonst werden wir... Also ich verzichte.
Dazu fehlt uns einfach das Gold. Dann esse ich lieber weiter Kokosnüsse oder irgendwelche Pflanzen. Könnt ihr nicht zumindest auf das sündhaft teure Wasser verzichten? Nein, wir haben keinen Bock mehr, immer wieder salziges Meerwasser zu saufen. Soll aber sehr gesund sein. Sagt wer? Ich. Jetzt spinne ich länger hier herum, Jones, sondern ich sollte von dir so einen Mord sehen. Na schön, ich versuche mal irgendwo noch etwas Gold aufzutreiben und dann bei Joe das Zeug zu kaufen. Da ist wieder okay. Eins von diesen Drecksviechern. Oh, cholera. Sury. Dawaj, Sury. Naklepię wam. Niczego tu nie znajdę. O Boże, ale tutaj to po prostu strasznie muli. Bo jeszcze mi zginie przez te Sury. Ugin, Szuku. Boże, optymalizacja to jest tutaj po prostu koszmarna. 14 FPS-ów tutaj mam. Widzicie, jak mi to chodzi? W tym miejscu. Pomijając fakt, że momentami mam 200 FPS-ów, a potem mam 15. What the fuck? A, dobra, to zbieraj te kokosy, panie tutaj towarzyszu. Zbierz te kokosy. Niech i tak będzie. Pójdziemy kupić im te lepsze jedzenie. A i także zapomniałem dodać na samym początku filmu, że nie będę jedyny, który po prostu nagra właśnie kryjówkę korsarzy. Będzie także jeszcze Wart, który będzie nagrywał właśnie korsarzy. Hej, Snipe. Ach, sieh mal an, Jones. Na, bist du endlich aus deinem Loch herausgekommen? Aus meinem Loch? Wie meinst du das? Dachte ich mir, dass du es nicht kapierst. Ich meine mit dem Loch deiner Hütte, wo sich du und deine Freunde immer verkriechen. Hast du wohl Angst, von uns eine aufs Maul zu bekommen, was? Ich... Na ja, wenn ich dich, Piper, so ansehe, kann ich es gut verstehen. Ich merke bereits schon jetzt, wie du dir vor Angst in die Hosen machst. Irgendwie scheinst du ein Problem zu haben. Hey, pass bloß auf, was du da sagst, Jones. Sonst hast du nämlich ein Problem, und zwar mit mir. Und ab morgen zahlst du mir täglich 10 Goldmünzen, Jones. Ist das klar? 10 Goldmünzen? Wofür denn das? Dafür, dass ich dich in Ruhe lasse, Kleiner. Sonst gibt's was aufs Maul, klar? No co za gnojek po prostu, co za gnojek. No i tutaj jest 30 FPS-u, 36. O, to widzę, że jest kilka tutaj wysp. Hi Ned, alles klar? Geht so, sei mir nicht böse, aber zur Zeit ist mir nicht nach Reden. Am besten lässt du mich allein, okay? Hä? Wieso denn das, Ned? Was ist denn los? Nichts, Jones. Nichts. Lass mich einfach in Ruhe, ja? No widać, że z tobą się nic nie dzieje, chłopie. Siedzisz w tak niebezpiecznym miejscu. No, nawet mam wrażenie, że chciałbyś po prostu zeskoczyć i się zabić po prostu. Tutaj są cholerne, mocne sztury. Graj na poziomie trudnym, mówili. Będzie fajnie, mówili. Okej. Miałeś kokosowe czy mano? Ale miąż jest... O cholera! Nie! Może są cholernie słabe, naprawdę. Aż mnie takie szczury tutaj gnoją. Dobra, uciekamy. Boże, czemu złapałeś? Nie mogę. To jest po prostu straszne, co się tutaj wyczynia. Dobra, jeszcze raz tylko tą dwójkę pokonam. Nie,
pieprzą na tych szczurów. Nie, nie będę się lepił. No, idę sobie stąd. Walcie się po prostu, walcie. Dobra, tylko jakiego kolesia miałem coś kupić? Jakie złoto tutaj leży? W sumie złoto to my bardzo potrzebujemy w każdej ilości. A są szraki chyba nawet i w tym momencie są nawet za głośne. No, powinno być dziewko troszkę lepiej. Ty gnoju, nie wchodź mi tutaj. Chcę po prostu popatrzeć. Złoty talerz w takim miejscu. Złoto. Bryłka rudy, złoto. Dobra, chodźmy do tego kolesia tutaj. Rekin Joe. Hallo Joe. Jones, was willst du? Nichts. Wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht. Das geht dich einen Dreck an. Verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Wenn du zumindest genug Gold in deiner Tasche hättest, dann könnten wir handeln. Aber so... Na, vielleicht habe ich ja genug dabei. Kann ich mir mal deine Waren ansehen? Na gut, von mir aus. Kannst dir ja anschauen, was ich so habe. Zeig mir dann. Gut. Okej, i ty tutaj masz ten ser i tak dalej, towarzysz, rzeczy, czyli to u ciebie mam kupić, nie towarzyszu. 30, o. Du verkaufst doch auch. Gut, aber verschon mich Okej, kup pancerz. 750 sztuk złota. Dobra, to będzie priorytetem, żeby sobie kupić jakiś pancerz u niego. Jakiś nawet taki podstawowy. Dobra. Czyli na sam początek najlepiej chyba pozbierać dosłownie wszystko. Nie znam się na otwieraniu zamków. No jak się nie znasz, no tutaj mogłyby być fajne skarby, a póki co, będzie trzeba pokombinować. Znaleźć nauczyciela. Nie, ucieka przed szurem. Pinam się. O nie, tych szurów jest za dużo. Iście pozabijajcie. No właśnie, zabijcie te szury, zabijcie, błagam. No, że te szury są OP. Będę musiał znaleźć jakieś łóżko. Ale naprawdę klepią nieziemsko. To jest tak jak w tym Dikuriku. Te szury są cholernie malutkie, ale mają zasięg ataku zbyt duży jak na swój rozmiar. Zdecydowanie. Nie wiem, czy ja tędy w ogóle powinienem przechodzić, ale... Powiedzmy, że tak, to będzie... To była dobra decyzja. Ile mam tylko szantażysta i... Zakładam, że panią szantażystę będę mógł jakoś pokonać. Nie wiem, sam go pobiję, coś w tym stylu, nie? A, tam jest jeszcze więcej, ale... Ej, kojarzę to miejsce! Kojarzycie to, ludzie? Ja to nagrywałem. Jak to się nazywało? The Volcano Quest. Tak, to jest ta mapa z The Volcano Quest. Teraz kojarzyłem, bo... Nie, w sumie Ach mi mówi, ale zapomniałem o tym na Amen. Że to jest właśnie z tego tutaj mapka. Dobra, mam jakąś broń, to teraz powinno być troszeczkę lepiej. Tak ociupinkie, ale powinno być. Tam jest dużo kokosów, ale tam są zbyt mocni przeciwnicy. Niestety, zbyt mocni są. Gdzie jeszcze mogłem znaleźć sporo kokosów? I wszystko będę się pootwierać, bo w sumie ten... zawartość tych kokosów jest droższa o ociupinkę. A mi tutaj właśnie chodzi, żeby każdą sztukę złota zbierać. Co do joty. Dobra. Bo dużo jest zbierania, a chodźmy po prostu porozmawiać tutaj z NPC, pozbierać jakieś zadania. Rozdrabniacz, oczywiście, gdzie mogę zabrać. Bin gespannt, wann dich der Captain als Sklave an die Orks oder Assassinen verkaufen wird. Ależ ty kurwa miły. Nie, niech się ten.
banan jest. O, to trochę itemów jest. Okej. Regał na książki. O, udział w wyprawie Kapers. Harry otrzymał 79 bryłek złota, Wrecking Joe otrzymał towary za 250, jednostki jednooki Snape 11 bryłek złota, Bradburn sam 9 bryłek złota, Gonzales 20, Ringo tam. A, to raczej nic ciekawego, myślę, że jakaś ciekawa historia przynajmniej tutaj będzie, a tu się okazuje, że nie do końca. Weźmiemy jeszcze patelnię, patelnia swoją cenę jest warta. Właśnie, swoją cenę, jak swoją wartość ma. Dobra, ryzyk, fizyk, otwierana muszelka. Jestem już ustawiony. Jeszcze mała ryba. Ochrona przed ogniem. Ja po prostu jestem dzieckiem szczęścia. Co tu, szatana wyznajecie, czy co? Hallo Jerome, wie sieht es aus? Hallo Jones. Na, wie soll's mir schon gehen? Schlecht, was sonst? Immer noch sauer wegen Mendoza? Natürlich, mein Junge. Machte mich doch vor versammelter Mannschaft runter. Das vergesse ich ihm nie. Mendoza ist zwar der Captain und sein Wort ist Gesetz, aber so einen alten Seemann wie mich so runterzuputzen, das geht echt so weit. Aber das werde ich ihm eines Tages heimzahlen. Verlass dich drauf. Kannst du mir etwas verkaufen? Nun, viel habe ich nicht. Sieh dir an, was ich. Okej, okay, czyli masz jakieś tutaj jakieś tutaj masz, ale... Kurde, to dopiero jedno zadanie mam. Dobra, rozmawiamy ze wszystkimi po kolei, jak leci. Mendoza. Hallo, Captain. Verzieh dich, Jones. Skórzany mieszek, skręt wagiennego ziela. Pewnie mnie zabiją, nie? Bo widzę, że tutaj naprawdę bardzo zacne te eliksiry są. Nawet bym się pokusił o kupienie jakiegoś zwoju snu. No, jaki zwój snu. Cholera, i tutaj znowu FPS-y spadają. Korsarz sam. Dzień dobry, sam. Hi. Hi. Was willst du? Ich wollte nur mal sehen, wie es so geht. Ach so, bist nur zum Quatschen hergekommen, was? Aber hier für keine Zeit. Ja właśnie szukam jakiegoś zadania. Mógłbyś... Może potrzebowałbyś pomocy, ale widzę, że... Na razie nic. Dobra. Ciekawe, jak to będzie wyjaśnione. To jest chyba... To, co się tutaj dzieje, jest ogólnie przed tą akcją, która się będzie się rozgrywała w Odysei. Czyli to jest taki, no, sytuacja przed. Sytuacja przed. O kurwa! Nie! Nie! Nie, nie, nie. Dupę machen. No po prostu... No nie, no po prostu te bestie są za silne dla mnie. Ej, tutaj bym ci pozabierał wszystko, ale ty by też tak marudził o to. Oby ktoś miał jakiś zwój snu. Tylko o to proszę, nie? I byłoby wspaniale. Ten to w ogóle na mnie napalony znowu jest. Boże, coś się dzieje. Nie ogarniam. Dobra, może jeszcze sprawdźmy, co jest tutaj, bo chcemy troszeczkę więcej złota, żeby ten podstawowy pancerz kupić, chociaż. Co te kilka sztuk złota. Okej, okay, ale póki co nie widzę, żeby tutaj coś miało być. Aha, bo jesteśmy tutaj, tak? Dobra, chyba na to przekombinowałem, bo tutaj jeszcze można wejść. O właśnie, to chodźmy jeszcze tutaj na plażę. Bo widzę, że tutaj jakieś kokosy są. Ponoć te kokosy się jeszcze odnawiają, więc można je zbierać ponoć w nieskończoność i sobie je sprzedawać. Choć to jest trochę czasochłonne. Okej, okay, jeden kokos. Kolejny kokos. Aha, tu jeszcze z drzew można zbierać, to świetnie.
Świetna sprawa, naprawdę. Ciekawe, ile uda mi się uzbierać. Wiecie co, może jednak nie będę aż tak bardzo się napinał, żeby pozbierać się kokosy. Dużo widzieliście, pozbierajmy je poza wizją. A teraz jeszcze porozmawiajmy z NPC-tami. Hallo Humphrey. Ach, der Jones. Was willst du von mir, Landratte? Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Wie es mir geht? Wie es mir geht? Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Ich... Ach, hau bloß ab, Mann. Bardzo niemili są. Hej, ty! No, hej, ty! Hallo. Hallo. Wie läuft's? Geht so, könnte besser sein. Czy ktokolwiek do cholery będzie miał jakiekolwiek zadanie dla mnie? Bart? Hi. Hallo. Hast du was zum Rauchen, Kleine? Zum Kraut? Nee, Mann. Brauch was Härteres. Hast du was? Nein, leider nicht. Mist. Meinst du, mir geht es besser? Może ktoś by w końcu miał jakieś zadanie dla mnie, bo póki co chodzę i tak za bardzo nie ma nic. No, to wiecie, to chyba po prostu ten... Tutaj nie ma nic, ani nikogo. Nie no, może tutaj coś będzie. Jakie skrzynka? O właśnie, Gonzales. Hey du, was machst du hier? Nichts, ich wollte nur... Pass bloß auf! Wenn ich dich beim Clown erwischen sollte, dann bist du dran, klar? Okej, okay, czyli nie można tutaj kraść, no wiadomo. A, tutaj jeszcze na dole można pod pokład wejść. Ognisty gulasz i zły z zaklęciem. Świetnie, ognisty gulasz chyba daje punkty życia jeszcze. Dobra, tutaj raczej już nic nie ma. Kusi jak cholera, nie? Kusi jak cholera, żeby to otworzyć, ale ognisty gulasz chyba dawał ten. Co to jest? Przemiana krwiopijcy. No zupełnie inaczej to wygląda. Bonus do siły. Świetnie. Bardzo świetnie. Ale wiecie co? To ja teraz kończę odcinek i powyzbieram wszystkie kokosy, które tutaj się znajdują. A w następnym odcinku pohandlujemy i zrobimy te pierwsze zadanie, więc trzymajcie się ludziska. Na razie.